Dzień dobry moi Państwo, witajcie z nami w województwie łódzkim. Ze mną Renata i Ewa. Witamy. Z Koła Gospodyń Wiejskich Kolonii Myśliwczów. Tak. Wszystko dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Co robicie? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od zupy z brukwi. Okej, okay. A nasz główny bohater, czyli druk? Brukiew i tak. Brukiew, dobra. Tak, na drobiu. Na drobiu. Jakich części drobiu używacie? Co będziemy robić? Używamy piersi wędzonej. Pokażcie. A, tak. Okej. Okay. A wędzona już, tak, obgotowana. Wędzona, dobra. Tak. I łódko oraz żołądki. Żołądki, też kurze? Tak, tak. Okej, okay. Dobrze. Od czego zaczynamy? Ja przejąłem sobie koleżankę brukiew, bo ona jest zawsze piękna i fantastyczna, zdrowa, chrupiąca. Tak. Chcecie, żebym ją obrał? Tak. Poprosimy. Najpierw wrzucamy mięsko do garnka. Do zimnej? Do zimnej. Dobra, mamy. Poproszę Cię, może jest woda. Pokroimy. Dobrze. Włączmy. Pierś na takie drobniejsze elementy, ponieważ wydobędzie się wtedy ten smak wędzonki. A, wędzonki, tak. Dobrze. Mogę odpalić ogień? Tak, jak Ewa, dobrze. Zaczynasz od żołądków, tak, od zimnej. Żołądki. Dobra. Fajowo. I później te elementy. A coś robicie łódkiem? Z całym łódkiem? Nie, ono może iść w całości, ponieważ później jest obrane i będzie to mięsko zmielone. Okej. Okay. Powiedz mi, no bo tak naprawdę klasycznie rosół robi się na kurze. Skąd ta wędzonkowość i te podroby? No bo to tak trochę inaczej. Troszkę inaczej, ale bardzo to fajnie wychodzi w pulpecikach. Okej. A wędzonka nadaje nam takiego aromatu. Trochę jak żeberko. Troszkę jak żeberko, nie? Ale efekt jest może nawet lepszy. Świetnie, dobrze, to już dorzucamy. Czy jakieś zioła używacie do tego? Nie. Nie. No nie. Też często się powtarza właśnie, ja też jeżdżąc dużo po kołach gospodyń wiejskich, właśnie widzę, że takie święte trio, które ja gdzieś tam mam, wiecie jakie na pewno jest, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz, no czasami się nie pojawia. Ja tutaj bardzo lubię dodawać gałkę muszkatałową, ponieważ... O, serio? Tak, ekstra. Ona tutaj dodaje i aromatu i powoduje to, że ta zupa też jest troszkę rozgrzewająca. Jeśli chodzi o podroby, to też ważne, że podroby zawierają bardzo dużo żelaza chemowego. Jest trochę tak, że mówi się, że mięso zawiera żelazo, ono jest, ale szczególnie właśnie podroby mają żelazo chemowe, tak, tak. Które się lepiej wchłania i w mniejszej ilości, nawet jeśli jest zawartości tego mięsa, to szybciej i lepiej się wchłania niż chociażby z zielonych rzeczy, pietruchy czy słynnego szpinaku. Jakaś kostka, kawałki? Nie, dowolna. Możemy drobniej, żeby nam się to szybciej po prostu ugotowało. Bo będziemy to blendujemy, tak. No mięsko mielimy, warzywa blendujemy. Więc dobrze. Nie musimy tutaj bardzo przywiązywać wagi do tego, żeby to miało jakiś specyficzny... Dobra, mogą być takie paluchy? Mogą. Wrzucamy. Dobrze. Powiedz mi, czy ty solisz to, czy później? Troszeczkę niech się to pogotuje i dobrze. Dopiero będziemy solić. Zupa nam się grzeje. Tak. Wyciągnęliśmy już trochę przygotowane nasze tak. mięso. Mamy mięso z kurczaka, mamy nasze obgotowane żołądki plus wędzonego. Tak. Tutaj coś się pojawiło nowego. Co to mamy? Namoczony chlebek. Kręćcie, dziewczyny. Renata, dawaj, wrzucaj do środka. Moja babcia już robiła zupę brukwiową, przepraszam. Brukwiową, tak. No, była to zupa taka bardzo pożywna. Jasne. Ale babcia nie mieliła, a wy mielicie? Babcia nie mieliła, babcia przecierała to przez sito. A jednak też, czyli też była gładka. Też była a, gładka. To myślałem, że po prostu z kawałkami. Super. Powiedz ty mnie, po co ta mąka tu, jak nie smażysz? Nie smażę, ale kiedy robię już pulpeciki, kiedy dołożymy już wszystkie składniki, czyli przyprawy i tutaj jeszcze jajeczko, dobra. Obtaczam, robię kuleczkę i lekko obtaczam w mące i rozumiem. Wrzucam to na wrzątek. No tak, ta mąka spowoduje, że one się lekko obkurczą, nie? Tak. Powiedz mi, jajko pewnie raz, jeśli chodzi o przyprawy do środka, co? Pieprz, sól. Pieprz, sól. Dobra, i to mieszamy. Wyrabiamy i tak naprawdę mamy sprawę gotową. Tak. Dobrze, okej, okay. Masa jest gotowa, wyrobiona. No dobrze, no to co? Możemy zacząć robić pulpeciki. Tak. Duże, małe? Takie no, troszeczkę mniejsze od piłeczki ping-pongowej. Dobra, ja też zrobię jednego. A bo ty łychą bierzesz. Aha. Ile masz? Tyle? Okay. No tak. Może być. To słuchaj, no to co? To siup. Rozjechał się! Zaatakowało cię. Dobrze, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Świetnie. I ile czasu one się gotują? Bo ty mi to już raz powiedziałaś. Ale tak do wypłynięcia i jeszcze może około minutki. Czy jak z pierogiem. Dobra, hop. Ale mamy ich. Zupa przemielona. Jeszcze sobie ją lekko doblendujemy. Spróbujmy go. Paruje. Jest piękny. I mówi do mnie, zjedz mnie, to jest. Jedzcie. Spróbuj.
Na pewno dobry, na pewno też gorący. Jak parofus. Gorący. Ale dobre. Blendujemy. Dość tego, dość zabawy. Dobra. Ajajajajaj. Ładnie, ładnie zrobiona. Ostatnie blend Iren. I co? Ciach. Ja wyląduję sobie zupą tą. Ajajaj. Gotowy do przyjęcia pulpetów. I z wysokości sypiemy natką. Cztery? Cztery podwydział. Dobrze. Bardzo ładnie. Pięknie. Ja lubię trzy jakoś tak nieparzyście, ale niech są cztery. No już cztery. Jak stokroteczka. Świetnie. No fajnie. No dobrze. Moi Państwo, nasza pierwsza zupa jest gotowa razem z klopsami drobiowymi. Słuchajcie, to co ważne, to spróbujcie zobaczyć te przepisy. Spróbujcie je odtworzyć i rozsmakować się w naszym polskim drobiu. Bierzemy się za drugie? Polecam. Drugie danie. Z czego się składa? Co robimy? Kieszonki z filetów drobiowych nadziewane serem kozim z czosnkiem. Te kieszonki? Nie. Nie te kieszonki. Nie, tamte kieszonki. Drobiowe kieszonki. Dobrze. Tak. Pokazujcie, z czego się składa danie. Pierwsze to filet z kurczaka, czy to jest indyk? Filet z kurczaka. Kurczak. Ale dobrze. Może również być indyk. To wtedy będzie taka kieszeń wielka, tak, jak sakwa. Tak, będzie wtedy Meksykanina z wąsem. Dobra. Okej. Okay. Do tego ziemniaki? Tak. Ziemniaczki będziemy piekli osobno. Dobrze. Róbmy. Cukrami. Co mam do zrobienia? Dawajcie coś. Ziemniaki pokroję? No, dwa. Można, tak. Frytki? Nie, nie, łódeczki. Łódeczki. No, ja to nazywam. No tak jak łódzkie, to musi być łódka, wiadomo, nie? Tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Czy dobrze w kakao? Dobrze. Ziemniaczki były oczywiście myte. Oczywiście były myte. Nie, chciałeś tak podkreślić. Tak. I w skórkach. I w skórkach. Bardzo fajnie. Do tego co? Olej? Do tego olej. Sól, pieprz? Macie tutaj wszystko po swojej stronie? Pieprz. A ja mam tutaj taką, olej taki. W profesjonalnej małej żółtej buteleczce. Z góry czy z dołu? Z góry. Można pieprzyć w międzyczasie. Ze szczerego serca? Ze szczerego serca. Dobra. I tymianek. A, tymianek. Fajnie. I co, piec? I pieczemy tak w piekarniku. Ile? A jeszcze coś posypałaś? To jest pieprz ziołowy. A nie gałka znowu? Nie, to jest pieprz ziołowy. Tu jeszcze mamy ostrą paprykę. Dobra. To ja się poświęcę. Zrobię mieszu i wejdę tak do piekarnika z nimi. Tak. No to dobrze. 180 stopni, 20-30 minut, mniej więcej. Okej, okay, dobra. Robimy. No to kieszonki. Na czym polegają kieszonki? Czy wy nacinacie pierś z kurczaka i wkładacie do środka? Nie, tak przecinamy wzdłuż. A, czyli puste, żeby się pieniądze nie wysypały z tej kieszonki. Można tak powiedzieć. Zetkniemy wykałaczkami. Tak, a, dobrze. Zetkniemy wykałaczkami. Bardzo dobrze. Rozbijamy. Pierś delikatnie tak rozbijamy. Pieprz, sól. I tyle. Tak. To ja najpierw skoczę do piekarnika z naszymi ziemniakami. 180? Tak. Ile minut? 20-30. 20-30. Tak. Będziemy widzieć. Zawsze tak moja mama jak się zarumienią, no będą. Właśnie. Ale na ile? Jak będą gotowe, to wyjmiemy, nie? Tak. Dobra. Sole? Tak. Dobra, Renia, jeszcze podejdę do ciebie z solą. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Z twojej ręki to łapie. Dzięki, dziękuję bardzo. I pojawił się jakiś tutaj ser. Tak. O, dobrze pachnie. To jest ser kozi, wytwarzany przez naszą koleżankę z czosnkiem niedźwiedzim. Okej. Okay. Ma taki specyficzny, ostry bardzo zapach. Bardzo fajny, ostry. Tak. Kozi smak, cudownie. Fajnie on się też komponuje z mięsem drobiowym. Tak. To bardzo dobre połączenie. Mhm. Robimy z tego taką kuleczkę, okay, którą wkładamy, no może wałeczek, który wkładamy wałeczek do środka. No i spinamy to jako rozgrzewam patelnię, co? Tak. Dobra. Spinamy wykałaczką. I tyle. I tyle. No dobrze, czyli co? Jajko, bułka i na patelnię. Tak. Dobra, to tak, olej jest już rozgrzany. To sobie to fajnie. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że mam dobre oko. Na pewno. Na pewno.
Czyli to i była świetnie. Możemy troszkę ogień zmniejszyć. Zmniejszyć ogień. Tutaj tak. Dobrze. To tak troszeczkę wolniej. Tak, no bo chcemy to jednak dopiec w środku, tak. A nie żeby zjarać z zewnątrz. A nie? Jeżeli będzie za dużo ogień, to ten ser nam po prostu bardzo szybko wypłynie. A tego do końca nie chcemy. A chcemy, żeby był zamknięty, oczywiście. Super. Dobra, druga kieszeń. Tak. I 3, i 4. Powiedzcie mi, czy ten obiad bywa u Was na jakieś specjalne okazje? Czy to jest coś, czym się chwalicie w jakichś konkursach regionalnych? Czy... Serem kozim, tak, chwalimy się tak. I naszym drobiowym mięsem też się chwalimy. Mhm. Jeżeli jeszcze jest tutaj z naszych lokalnych podwórek, to tym bardziej. Super. Drób jest tutaj u nas szeroko hodowany. Mhm. Panie chowają nie tylko kurczaki, ale też mamy indyczki, perliczki. Perliczki. Tak. Kaczki, rosół, perliczki, kaczki, tak. Gęsi, świetna sprawa, nie? Indyki białe, czarne i brązowe. Okazuje się, że są też kaczko-gęsi. Kaczko-gęsi, są tak. różne mieszańce, tak. Moi Państwo, my oczywiście gotujemy z drobiem. Rozsmakujcie się w polskim drobiu, bo jest naprawdę bardzo smaczny. Zobaczcie, te wszystkie przepisy są u nas na naszej stronie i oczywiście na naszym YouTubie, na którym jest film. No dobra, to co, lewa, prawa? Ile z jednej, ile z drugiej? Do zarumienienia. Zajrzę pod pierwszą, co? Tak, o, takim... już jest piękna. O! Złota. Piękna, złota jesień, chciałoby się powiedzieć. Świetnie. Wypływający ser daje nam sygnał, że już temperatura w środku jest odpowiednia. Gasimy? Tak jest. Gasimy. No dobrze. To słuchajcie, ja Wam to będę wyciągał, ale jeszcze najpierw ziemniaki. Tak. Okay? No. Renia, idę do Ciebie na dechę. A, bo dobrze, będę tu, a tam będziesz, widzę, że złapałeś jakąś zieleninę. Tak, do przystrojenia. Uwaga, Ewa, bo jest gorące, dobra? Tak jest. No dobrze, od czego, moje Pani, zaczynamy? Jak to kładziemy? Listek sałat. Ładne. Teraz nasza pierś, nasza kieszonka. Jest kieszonko pierś. Gdzie mam wylądować? Na środeczku. Siup. Jestem. Cudownie. Druga tu? Tak. Dobra, oj, to będzie piękna, złocista. Ho, 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 ho. Przemawia do mnie. Pięknie. Te dwie na później. I co? I pomidor, i żurawina. Ciepłe, co? Troszkę. No muszą być na ogniu gotowane. Fajnie. No dobrze. Zupa za nami. Drugie tak? Też już kończymy. Tak. Mówiliśmy też o tym, że nie dodajemy żadnego sosu, ponieważ ten wyrazistość tego sera koziego plus aksamitność i fajna tekstura naszej piersi z kurczaka dadzą nam doskonałe połączenie. Jak ser i kurczak, to fajne połączenie również z żurawiną. Żurawiną, tak.